W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Kościelec złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą wymiana pokrycia dachowego w szkole podstawowej w Trzęśniewie. Środki, jakie pozyskano, to kwota 299 500 zł, a całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 289 050 zł. Remontowi poddano 593 m2 powierzchni dachu. Wykonawca, firma Dombud Daniel Pawlak, wykonała rozbiórkę i utylizację starego azbestowo-betonowego pokrycia dachowego, wykonała instalację odgromową, wymieniono więźbę dachową i, co oczywiste, zamontowano nowe pokrycie dachowe z blachy dachówkowej oraz zamontowano nowe orynnowanie. Szkołę odwiedził poseł na Sejm RP Leszek Galemba. Kolejna inwestycja z Polskiego Ładu zakończona. Cieszymy się bardzo, że inwestycja została zakończona pomyślnie. Olbrzymie podziękowania dla pana posła, który nam pomaga w różnych sytuacjach, a przede wszystkim jeżeli chodzi o pozyskanie środków. Dzięki temu mogliśmy zrealizować inwestycje, pokrycie dachowe w szkole podstawowej w Trzęśniewie. I myślę, że ta inwestycja jest o tyle ważna, kluczowa w tym wszystkim, że w dalszej części będziemy myśleć również o fotowoltaice, o pompach ciepła, ale mamy jeszcze szkołę w Różkowie, gdzie będziemy też aplikować o środki. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować. Bardzo serdecznie dziękuję wykonawcy. Jest tutaj z nami pan prezes firmy, która wykonywała tą inwestycję, i podziękowania o tyle są ogromne, że firma wykonała nieodpłatnie dodatkowo pewne prace. I prace kluczowe, bowiem nie były planowane kominy, nie było planowane fundament, izolacja tego fundamentu. A to firma nieodpłatnie wykonała, dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko. Szanowny panie wójcie, pani dyrektor, drogi przyjacielu, przedsiębiorco, to wszystko, co pan wójt powiedział, jest bardzo ważne, bo inwestycja w dzieci to w przyszłość, a inwestując w przyszłość, po to stworzyliśmy Ład Polski, aby wspierać samorządy. I to jest najlepszy przykład takiej współpracy samorządu gminy z rządem. Te pieniądze bezpośrednio trafiły na szkołę w Trzęśniewie. One są bardzo ważne, bo przecież jeżeli zaczynamy cokolwiek myśleć o remoncie, to zaczynamy od dachu. I tu gratuluję panie wójcie za te przedsięwzięcie, bo tak jak powiedziałem, szkoła to przyszłość, inwestycja w dzieci. I to jest najważniejsze, że dba pan w sposób zrównoważony. I również to, co pan powiedział, myśli o następnych inwestycjach. Również o tym, aby zmniejszyć koszty ogrzewania i tak dalej. Będę oczywiście, panie wójcie, w tym kierunku wspierał, bo gmina Kościelec zasługuje na to, aby rozwijać się i, jak widzimy, rozwija się. I gratuluję z tego miejsca i w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Dyrektor, również serdecznie gratuluję. Dziękuję. I panu przedsiębiorcy, że dziękuję. Wykonał kawał dobrej roboty i oczywiście to wsparcie dodatkowe jest bardzo ważne, bo jeżeli dokładnie potrafimy coś od siebie dać, no to również dajemy tym najmniejszym. Podczas ostatecznego odbioru inwestycji uczniowie wręczyli wójtowi gminy oraz wykonawcy pamiątkowe grawertony. Dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo. Dziękuję. No ja też tutaj. No proszę. Inwestycja wpłynęła na komfort i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli przebywających w placówce. Zwiększyła się również estetyka sołectwa i gminy.